Kazimierz to część Krakowa wchodząca w skład dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Od chwili powstania w XIV wieku do przełomu XVIII i XIX wieku Kazimierz był samodzielnym miastem na południe od Krakowa. Dwa lata po swojej koronacji w 1333 roku Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Odtąd miasto nosiło imię króla Civitas Kazimierensis. Celem powstania Kazimierza była ochrona od południa stolicy państwa. Za króla Olbrachta w roku 1495 na terenie wsi Bawuł utworzono dzielnicę żydowską. Przyczyną tego był konflikt pomiędzy kupcami polskimi i żydowskimi. W roku 1800 przyłączono Kazimierz do Krakowa, a w 1822 roku wyburzono mur dzielący polską i żydowską część Kazimierza. Na planie ustawionym przed Wielką Synagogą na ulicy Szerokiej pokazane są polskie kościoły i żydowskie synagogi. Czerwone kółko oznacza miejsce, w którym się znajdujemy. Tu, przy ulicy Szerokiej, wznosi się synagoga stara. Jest najstarszą w Polsce i jedną z najstarszych synagog w Europie. Zbudowali ją prawdopodobnie Żydzi czescy, przybyli do Krakowa w 1399 roku po pogromie w Pradze. Wschodnia ściana synagogi przylegała do miejskich murów obronnych i stanowiła część fortyfikacji. Po pożarze w 1557 roku synagogę odbudował florencki architekt Matteo Gucci. Gucci nadał jej charakter renesansowy. Podniesiono mury, zwieńczając je attyką. Do północnej ściany przylega parterowa przybudówka nakryta wysokimi trójkątnymi daszkami, w której mieści się babinet północny. W 1958 roku krakowska kongregacja wyznania mojżeszowego przekazała synagogę na cele muzealne. Do wnętrza wchodzi się przez renesansowy portal pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku. Ta plansza zachęca do odwiedzenia muzeum, którego nie było w programie wycieczki. Ale za to odwiedzimy czynną synagogę Remu, do której podąża grupa żydowskich hasydów. Przed synagogą znajduje się monument w kształcie prostopadłościanu, który upamiętnia 30 Polaków rozstrzelanych tu przez Niemców w 1943 roku. Na krakowskim Kazimierzu zachowało się do dziś 6 zabytkowych synagog. Jedną z nich jest synagoga Poppera, zwana Małą, przy ulicy Szerokiej. Pochodzi z 1620 roku. Ufundował ją bogaty kupiec i finansista Wolf Popper. Budynek mocno zniszczony podczas wojny odbudowano. W 2017 roku zostało wykupione od gminy żydowskiej. Mieści się w niej księgarnia Austeria. Wydawnictwo Austeria publikuje literaturę i muzykę powiązaną z kulturą żydowską. W tej seledynowej kamienicy urodziła się i mieszkała Helena Rubinstein, założycielka światowej marki kosmetycznej. Wyjechała z Kazimierza do rodziny w Wiedniu w roku 1900. W północnej części ulicy Szerokiej znajduje się niewielki skwer. Jest to prawdopodobnie najstarszy cmentarz żydowski na Kazimierzu. Obecnie otoczono go metalowym płotkiem, którego elementy mają kształt siedmioramiennych świeczników. Pomnik Głaz upamiętnia 65 tysięcy obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. W głębi widoczny jest budynek Wielkiej Mykwy zbudowanej w 1567 roku. Służyła do rytualnego obmycia całego ciała.
naprzeciw skweru wznosi się jedyna czynna hasycka synagoga Remu. Pokażę ją w oddzielnym filmie. Obok synagogi, przy murze Kirkutu, stoi ławeczka Jana Karskiego. Żołnierz Armii Krajowej. Za pomoc Żydom i raportowanie o sytuacji w okupowanej Polsce otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W restauracji i piwiarni dawno temu na Kazimierzu zatrzymał się czas. Jej wystrój stanowią różne stare przedmioty pochodzące z warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, składu towarów różnych i sklepu spożywczego. Opuszczamy już ulicę Szeroką i kierujemy się w stronę rytualnej rzeźni, mijając po drodze liczne restauracje, kawiarnie i zabytkowe kamienice. Mijamy synagogę Izaaka z 1644 roku, którą zaprojektował włoski architekt Giovanni Trevano. Synagoga jest w remoncie. Ten sam fundator, Izaak Jakubowicz, ufundował synagogę Kupa dla biednej ludności żydowskiej. Kupa to datek ofiara. W synagogach trzeba było płacić za miejsca do modlitwy, a nie każdy miał na to pieniądze. Widoczny jest kawałek muru, który niegdyś odgradzał żydowską część Kazimierza. Wychodzimy na plac nowy, związany z tradycyjnym handlem. Na środku placu stoi okrąglak, w którym w latach międzywojennych znajdowała się rytualna rzeźnia drobiu. Okrąglak zaprojektował w 1899 roku Jan Rzymkowski jako halę targową. W 1928 roku wykupiła go gmina żydowska z przeznaczeniem na rytualną rzeźnię drobiu, którą umiejscowiono w ośrodku. Otaczał ją rząd sklepików. Dziś ponownie są tu sklepiki, masarnie i punkty gastronomiczne. Korzystając z czasu wolnego, ruszam na okoliczne ulice, aby poczuć atmosferę tego miejsca. Od wielu lat nic się tu nie zmieniło. Witaj na Kazimierzu! Zaprasza kawiarnia i bar Bistro przy ulicy Kupa. Na szyldach obok polskich napisów widnieją napisy w języku jidysz. Kazimierz odwiedzany jest przez wielu turystów z Izraela. Naprzeciw polska restauracja Wręga. Tu i ówdzie na odnowionych fasadach umieszczono dawne reklamy nieistniejących towarów. Wiele uroku mają takie uliczki i zaułki. Szkoda, że podczas tego spaceru pada deszcz.
ulica Beera Meiselsa. Był krakowskim rabinem, opowiadał się za udzielaniem poparcia przez Żydów Polakom walczącym z Rosjanami. Sympatyzował z powstaniami narodowo-wyzwoleńczymi. Kończymy już spacer po Kazimierzu i kierujemy się w stronę rynku głównego.